Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie powiązany ze moimi wakacjami i chciałabym Wam przedstawić taki temat, czym pachną Amerykanie. Byłam na wakacjach, właśnie wróciłam z mojego takiego tripa do Ameryki, o którym bardzo marzyłam. No i tak mnie zafascynował ten temat, bo zwróciłam uwagę, czym oni właśnie pachną, a przy okazji pokażę Wam kosmetyki, które ze sobą wzięłam, a właściwie zapachy, które ze sobą wzięłam, także serdecznie Was zapraszam do dzisiaj. Powiem Wam, że tak strasznie odwykłam od kamery, że dzisiaj się czuję bardzo głupio. W ogóle miałam takie założenie, że jak wyjadę właśnie na wakacje do Ameryki, to będę filmować to wszystko i między innymi odwiedziłam też Sephora w Los Angeles i tak sobie myślałam, żeby właśnie tam nagrać coś, no ale niestety, słuchajcie, jakbym nie umiała tego wszystkiego ogarnąć, a przy okazji chciałam jak najwięcej też zwiedzić, no i nie zawsze wszystko nadawało się na kamerę, a poza tym jest tam tak gorąco, bo odwiedziłam też Arizonę i Nevadę, więc no tam są po 43 stopnie, więc ciężko jest wszystko gadać, a poza tym, tak jak mówiłam, chciałam też jakby zwiedzić. Ale na co zwróciłam uwagę i właśnie dlatego zachciałam nagrać ten odcinek, czym pachną Amerykanie. Słuchajcie, jak wiecie, tam jest bardzo dużo marek, które oni hołdują, czyli takich amerykańskich marek, typu Carolina Herrera, czy Michael Kors, czy właśnie Kate Spade i masę takich marek, które są tylko dostępne albo tam, albo po prostu no oni bardzo, bardzo lubią właśnie je używać. I słuchajcie, zadziwiło mnie to, że generalnie będąc w trzech Stanach, poznając różnych ludzi i właściwie otaczając się nimi, jakby jedynym zapachem, który do mnie docierał, a są tam bardzo wysokie temperatury teraz, tak jak mówiłam, 43-38, w Los Angeles jest tak do 32-28, to uderzyło mnie to, że oni są tacy bezzapachowi. Wydaje mi się, że używają dużo antyperspirantów, wiąże się to właśnie z tymi wysokimi temperaturami, poza tym jest dużo klimatyzacji, tam w każdym sklepie, w każdym molu jest klimatyzacja podkręcona na maksa, więc czujecie się, że przechodzicie z bardzo gorącej takiej smażalni, patelni w właśnie bardzo klimatyzowane tutaj otoczenie. Może też z tego wynika i powiem Wam, że jedyne zapachy, których o nich wyczuwałam, które były jakby nagminnie rozpoznawane przez mój nos, to były zapachy typu Dolce & Gabbana Light Blue, tak, tak, właśnie takie świeże, takie właśnie lniane, świeże odświeżacze, jak ja bym to nazwała, takie masło maślane, czyli takie zapachy mega cytrusowe, mega kojarzące się właśnie z lnem, z pościelą, takie odświeżacze powietrza, tak bym właśnie to ogarnęła. Zwróciłam na to uwagę, że właśnie nie ma takich mocnych zapachów, aczkolwiek oni lubią kurkurzjana, lubią też Tom Forda, takie ostrzejsze zapachy, wyrafinowane, natomiast być może, że jest to okres takich gorących dni, gorących też nocy, oni używają bardzo świeżych zapachów. Ja sobie patrzyłam też na ranking, że generalnie takie najlepsze zapachy amerykańskie to są właśnie typu Donna Karan, Deacon NY, czy nawet Estee Lauder parę rzeczy, Narciso Rodriguez i Carolina Herrera i tak jak powiedziałam, dużo marek amerykańskich, zapomniałam też Elizabeth Arden i Philosophy, którą brand, ten markę oni lubią i właśnie Tommy Forda, który typu Black Orchid czy Velvet Orchid też lubi. Ja Wam dzisiaj chciałam też pokazać zapachy, które ja wziąłam ze sobą i powiem Wam, w ostatnim takim odcinku, w którym do Was mówiłam, co zabieram ze sobą na wakacje, były zupełnie inne zapachy. Skończyło się, że pojechały za mną te dwa zapachy i pojechało ze mną też przepiękna Bath & Body Work Cherry Blossom,
które ja uwielbiam i nagminnie tą mgiełką się odświeżałam i pachniałam i myślę, że oni właśnie też tak używają większość właśnie Amerykanów takich odświeżaczy i body mist. A oczywiście Tom Ford Mandarino di Amalfi Aqua. Przepiękny zapach właśnie, mega cytrusowy, mega taki świeży, oczywiście troszeczkę taki piżmowy też, ale głównie jest tu przecież bazylia, grapefruit, kwiat pomarańczy, trochę jaśminu, koriander, vetiver, który ja uwielbiam. Brakowało mi Tom Forda vetivera, też bym chętnie tam używała, ale była za duża butelka, więc nie chciałam na pokład wziąć. A odbywaliśmy trochę dużo tych lotów, więc to był taki piękny świeżak, który właśnie dodaje takiego wigoru, energizuje, jakby świetnie wtapia się w tą gorącą aurę, no i jest troszeczkę taki spicy, taki elektryzujący, od razu czujemy się lepiej i bardziej odświeżeni, takie zapachy tam by się sprawdziły. I powiem Wam, jestem zdziwiona, ale wzięłam właśnie Beautiful Magnolia z Estee Lauder, z tą właśnie podwójną, świeżościętną magnolią, z chińską magnolią i pięknym kwiatem gardenii. I paczulą, przepięknie też mi się wkomponował, chociaż czasem jak było zbyt gorąco, on wydawał się na mnie taki przytłaczający, ale generalnie to jest taki świeżak, który się nadaje w klimatyzowane miejsca, właśnie gdzieś jak idziemy do kasyna, czy gdzieś nawet na takie popołudnie z koleżankami, ze znajomymi, to jak najbardziej ten zapach się wtopi. Jeśli chodzi o plażę, czy na przykład Santa Monikę, czy klimaty Arizony, właśnie bardzo gorące, pustynne, duszne, to właśnie takie świeżaki typu jak Tom Ford i tak jak ja zauważyłam, oni bardzo dużo używają Dolce & Gabbana, to był zapach i oczywiście jeszcze mi przyszło teraz na myśl, że czułam też Diora Sauvage wśród mężczyzn, ale oni też się nagminnie nie spryskują takimi mocnymi zapachami, tylko wręcz takimi wetiwerowymi, bardzo bym powiedziała odświeżającymi, ale też takimi wibrującymi, bo takie te zapachy. No i mówię, bardzo byłam zdziwiona, ale Dolce & Gabbana Light Blue tutaj jednak wiedzie prym. Myślę, że też Gucci gdzieś tam wyczuwałam, też Guilty na mężczyznach. Natomiast kobiety pachną głównie takimi mgiełkami, przynajmniej w tych Stanach, w których ja byłam. Więc to mnie trochę zadziwiło, ale pokażę Wam też, co kupiłam. Kupiłam takie miniaturki, bo bardzo chciałam sprawdzić Tatcha, ten słynny Water Cream do twarzy mieszanej, do skóry mieszanej i Tatcha Luminous Dewy Skin Mist, którą właśnie się dzisiaj otaczam, chociaż zapach mi nie bardzo przypadł do gustu, bo to są takie kosmetyki number one, których tutaj nie mam, aczkolwiek słyszałam, że w UK już się pokazały, więc chętnie zrobię, jeżeli jesteście ciekawe tej japońskiej marki, którą stworzyła kobieta, która miała problem właśnie ze swoją twarzą, widziała, że w Japonii te kosmetyki są bardzo finezyjne i pomagały jej, jak chodziła właśnie na masaże i te japońskie, które jej pomagały, próbowała dotrzeć do składników i stworzyła tak swoją markę. Słuchajcie, na dzisiaj to jest tyle. Chciałam się z Wami właśnie przywitać, pokazać te kosmetyki, te dwa zapachy, które ja właśnie używałam i też wspomnieć o tym, co mnie zaintrygowało tutaj w amerykańskich tych zapachach. Ja chętnie bym zrobiła, chociaż nie wiem, czy jest dużo tu do omówienia, właśnie takie zapachy, które tam biją rekordy popularności, bo dzisiejszy odcinek to był taki, czym pachną Amerykanie z mojej wizji, z mojej perspektywy tam, gdzie ja byłam w tych Stanach, ale pewnie fajnie by było ogarnąć w ogóle te wszystkie Stany. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną czas. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do tych odcinków, teraz na te wszystkie upały, gdzie są i w Europie, i generalnie u nas po 32 stopnie, na moje odcinki o odświeżających zapachach i tych właśnie takich letnich, jeśli dopiero lecicie gdzieś, jedziecie na swoje wakacje. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia. Bye.